Hej, jest tutaj z tej strony Helena, to jest Zagrajmy w Tomb Raider Shadow of the i jestem Gaugan, bo pogrzęciłam się tutaj dosłownie, nie wiem, z 10 sekund i się zorientowałam, że tutaj trzeba skoczyć. Więc idziemy. Dlaczego ja wcześniej nie dodałam punktów w tą umiejkę? Nie rozumiem. To jest najlepsza umiejka świata. Aha, to X-em trzeba. Dobra. Cholera, bo on przesunął się za daleko. Zaraz to ogarniemy. U, jakie fajne. O, jakie fajne. Nie rozumiem do końca, komuś by się chciało to rzeźbić, ale bardzo fajne. Okej, co, to wszystko? Tam coś widzę, jest. No tutaj skakać nie jestem, wariatem nie jestem. Znaczy, tutaj skakać nie będę, wariatem nie jestem. Jakieś proste zejście by się stąd przydało. W ogóle dlaczego tutaj nie był schowany jakiś fajny sekret, co? Na przykład artefakt. Się tak rozglądam, bo się zastanawiam, jak stąd można łatwo zejść, ale widzę, że nie ma. Coś takiego jak możliwość łatwego zejścia. Iść! Ach. Stąd też nie będę skakać. Nie będę się wygłupiać. Doskoczę tam? Ni chuja. Chyba muszę skakać. To śmieją, skakają? Po cholerę ja tam w ogóle wlazłam. Co ja kurwa teraz zrobić? No dobra. I nie, na serio, jak miałam stąd zejść? Wszystko wskazuje na to, że ja muszę tam wleźć i stamtąd skoczyć? Nie wiem, naprawdę nie wiem, co ja mam tutaj zrobić. Jak ja mam się stąd wydostać? Może próbować celnąć się w tamtą dziurę? Nie wiem, nie wiem. Kolejny dylemat. Jak stąd wyjść? Najpierw było jak tu wejść, teraz jest jak stąd zejść. Thank you.
Nie chcę o tym rozmawiać, nie chcę o tym dyskutować. Nie chcę nawet widzieć zaczątka rozmowy. Nie życzę sobie. Ja mam jeszcze ten komfort, że mogę zrobić takie głupstwa. I... ogarniać sytuację. Przez 20 minut. Lara nie ma. No... dla niej takie coś oznacza śmierć. Bardzo szybko i nieprzyjemną. Ilość pary, jaką ta baba ma w łapach, jest. Przerażająca. Wejdziesz tu, nie wejdziesz tu. A teraz sprawdźmy, co trzymał u siebie kapitan. Mamy tam wejść do góry? To jest... tak złe przyzwyczajenie z Assassin's Creed'a. Mogę iść tam do góry? Zlekceważyliśmy tubylców. Przebiegłe skurczybyki. Powiedzieli nam o jaskini pełnej złota i zawiedli nas w pułapkę. To przeklęte miejsce było pełne potworów. Po zaciekłej walce odparliśmy je. Pozostali przy życiu ludzie załadowali na statek wszystkie znalezione kosztowności. Bitwa musiała osłabić grotę, bo zawaliła się, kiedy próbowaliśmy uciec. Słyszę ich tam, nawet teraz. Przekopują się przez bariery. Czego mnie nauczysz? Oddech kajmana. Jeszcze bardziej wydłuża czas trzymania oddechu pod wodą. Zarobiście. Pora opuścić okręt. Gdzie jest ten relikt? Tam. Tam się dostanę tylko ze statku, co? Mhm. No, wskakuj do góry. Oj, można sobie krzywdę zrobić. Mimo rdzy widać, że to dobrej jakości broń.
Zapewne wyprodukowano ją w Toledo. Miasto to było znane z obróbki metali. Wyszczerbienia na głowni wskazują, że broń była używana w wielu walkach. Ty, ale piękne, kurde. Ja się stąd mogę dostać. W niektórych skokach naprawdę się proszę o złamanie. A dobra, zabierajmy się stąd. Co mnie teraz przycinasz? Nie przycinaj mnie teraz. Naprawdę nie jestem pewna, czy jest możliwość, aby wolniej przenosiła się przez te wszelkie zwężenia. Nie przycinaj, gro. Dokładnie o to mi chodziło. Dobra, gdzie teraz? Nie w tą stronę. W tą stronę? Tak, w tą stronę. Jak ja się tam niby dostać? Tu jest czarna otchłań, więc nawet nie spoglądaj w jej stronę. Chociaż czy to jest czarna otchłań? To chyba jest czarna otchłań? O, tam mam iść, dobra, już widzę.
Tak, w tamtą stronę. Okej, okay, już ogarniam. A, znowu będzie z kości skopywać. Jak człowiek już ogarnie, jak to ma działać, to... Sekunda, tak? Ich krzyki tu pod stóp jest bardzo przerażające. A, shotgun. To pewnie zaginieni żołnierze Trójcy. Mhm. Powiesz mi coś? To może być fajne. Co tu mamy? To bym sobie jeszcze, że powiedziawszy, dodała. O, albo to. To jest fajne. Ale dobra. To sobie ogarniemy później. Na razie idziemy dalej. Czuję się pewnie z łukiem. I wolę z łukiem, bo łuk pozwala nam na to, żeby stanąć się rozejrzeć chwilę. Wiem, że nie idzie mi robienie rzeczy po cichu. Oj, to mi się nie podoba. Mi się nie podoba jeszcze bardziej. Ajajaj. Kurwa jesteś. Ja
widzę. Ajdź. Znaczy ja wiem, że... Że wy tu bylcy. Auć, 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 auć. Uhuhuhuhuhuhu. Auć. Dobra. Nie mam żadnej innej broni, co? Dobra. Pora się ruszyć. Pora pozbierać amunicję. Tutaj jest jeszcze. Dobra. Nie mam żadnej amunicji do pistoletu, co mnie smuci. Nie dam rady. Więcej nie uniosę. Szacunek. Znaczy, chyba nie powinnam tego robić, ale dobra. Czy moglibyście przestać? Tak mnie zastanawia, bo w wielu tych kulturach właśnie azteckich i tak dalej bardzo sławne było... Powinno się obrócić. Właśnie poświęcanie ludzi, nie? Składanie ofiar i tak dalej. Jeżeli woda ma tędy przepływać, to ja też dam radę. Tak mnie zastanawia, skąd oni kurwa brali tych wszystkich ludzi. Ten różaniec ma 0,6, a nie 5 jak zwykle. To bardzo ozdobna odmiana różańca Brygidek. Coś na nim wyryto. Andres Lopez?
A, czyli należał do tego, do Lopeza. Dobra, tą zagadkę sobie rozkminiłem w kolejnym odcinku. A w tym ja bardzo serdecznie dziękuję wam za uwagę. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.